Ja przychodzę tak, jak stoję, Tadeusz Owsianko, kłaniam się i cała moja wiedza pochodzi z tego wcielenia. To znaczy, że każdy z nas jako duch przychodzi w byt w ogóle jako taki z jakąś misją, z jakąś specjalnością. Trzeba będzie te potrzeby spełniać swoje i tego kogoś i tego czegoś wokół nas. I ten człowiek nabiera nowego wiatru w żagle, oczywiście w sensie duchowym, i teraz w tym ciele jest gotów do następnych wysiłków. Płynie powolutku i czym bliżej wodospadu, tym ten nurt jest szybszy. A jak już dojdzie do wodospadu, to w tym momencie gwałtowne jest przyspieszenie.